O Boże, ludziska, witam was wszystkich. Z tej strony to ja, Hudson. Nie wiem, jak to nazwę, może hejtuj z Hudsonem, ale po prostu to, co się kurwa dzieje ostatnio na YouTubie, niszczy mnie. Niszczy mnie doszczętnie. Pamiętacie historię z Kamilem? Tutaj ogólnie będzie o YouTuberach cipkach. Niestety, YouTuberzy cipki. Dlaczego? Możecie ich lubić, ja to rozumiem. Ale jeżeli ja miałem, dajmy na to, jakiegoś tam hejtera, w cudzysłowie, ja przynajmniej chciałem jeszcze z nim pogadać. Chciałem się spytać, co mu się nie podoba, dlaczego tak sądzi. Ja nigdy nie robiłem czegoś takiego, że jeżeli ktoś mi tam na przykład napisał, jesteś chujem, chyba czegoś takiego nie było, to ja od razu blokowałem. Ja tego nigdy nie robiłem. Ja zawsze starałem się jeszcze dociec, o co temu człowiekowi chodzi. Niestety, ci użytkownicy są cipkami. Oprócz ostatniego. Ale do niego to dojdziemy. Pierw Kamil Szajt. Pamiętacie historię z jego dopłacaniem do komputera? Wszyscy się z tego śmiali, wszyscy sobie robili z tego jaja. Ludzie zapłacili za to, za ten jego komputer. Vlogów jak nie było, tak chyba nie ma. Nie wiem, bo nie oglądam tego jego syfiastego kanału. Miały być vlogi z tymi osobami, które tam dopłaciły do tego komputera. Nic takiego nie było. Miały być jakieś nagrody. Nie wiadomo, czy one w ogóle doszły. Napisałem mu komentarz, że tak nie powinno być. Tak nie powinno być, żeby ludzie mu płacili za komputer. Powinien ruszyć dupę i zarabiać na to gówno. Oczywiście, no ja napisałem gówno tylko, żeby zarabiał na ten komputer, a nie, że siedzi sobie w swoim mieszkanku z laptopikiem, kupił sobie, czy tam dostał nową drukarkę, wiadomo, nie, super, fajnie, ale na komputer nie miał, biedaczek. No to jak mówię, napisałem mu, zostałem oczywiście momentalnie zablokowany, żeby to powiedzieć, że zostałem zablokowany, żeby to pokazać. To nawet pokażę na jego jednym z fajnym filmie. Napiszę Adata Sasa. O, zablokowali mnie, nie? No cóż, bywa. Jeżeli prawda boli, to się blokuje. Jeżeli czyjaś opinia kogoś boli, to się blokuje. Ani razu nie napisałem temu szajtowi, że jest chujem, że jest cfelem, że jest zjebem. Nie napisałem mu, zostałem zablokowany. Obrona na takie osoby, no po prostu. Zobaczmy tylko jedną rzecz. Jakie ma komentarze Kamil Szajt? Suty, najlepszy, typowy, pozdrawiam, samochód. Pewnie większość osób, które mu napisała coś tam coś, że jest chujowy, to go zablokowało. I on ich zablokował, no wiadomo. Jedziemy. O, nie, ciebie pani sobie zostawi na koniec. Bany ku. Ja sobie kiedyś po prostu zrobiłem zwykłe jaja. Napisałem, kocham kicałki, jesteście świetne, kocham bany, bla, bla, bla. Zostałem za to zablokowany. Tam oczywiście wywiązały się komentarze, no bo to jest wiadome, jeżeli napiszecie, kocham bany, bla, 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 to od razu wam się rzuci 10 komentarzy, jesteś głupi. Hejtujesz, bla, bla, bla. No to oczywiście odpowiadałem na te komentarze. No i zostałem zablokowany. Ale obserwuję ten kanał. I wiecie co? Po pierwsze zauważyłem. Tak, zacne cycki. Zacne cycki to ma Velvet Sky. Zacne cycki to ma. Nie wiem. Znam parę osób, które mają zacne cycki. Ban. Zauważcie, że bany pod swoimi filmami ma tylko takie komentarze. Tylko kurwa pozytywne komentarze. Ona nawet nie stara się rozmawiać z osobami, które ją hejtują. No Boże. Hejtowanie to jest nienawidzenie kogoś, to jest po prostu danie swojej jakiejś tam opinii. Ona wszystko to kasuje, wszystko. Więc jak ona przychodzi z domu, dajmy na to, ma 100 komentarzy negatywnych i milion pozytywnych, to ona bierze tylko te 100 komentarzy, nawet ich nie czytając, usuwa najpewniej i patrzy. O, ile kosztuje. Nie, to nie jest fajne. O, tryska pozytywna energia, będzie ślicznie, fajne te, bla, 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 bla. I zauważyłem coś Cześć takiego. wszystkim, z tej strony. A, taki film. Taki film. I proszę bardzo, nie, nie to, nie to, to. Gdzie to jest? Zauważyłem taki film. To. Zauważyłem taki film, to, a to jest to samo. Znaczy, to jest jeden film, to są koszulki. Ludziska, jeżeli ja bym kogoś zobaczył na mieście w takiej koszulce, ja bym do niego podszedł, zerwał mu tą koszulkę i dałbym mu w pysk.
Jak można nosić coś takiego? Ludzie, proszę was. Naprawdę zrobiła koszulki. Kicałko. Ja dalej kocham kicałki. Boże, mnie po prostu czasami to szokuje, co ci ludzie robią. No to jest niesłychane, to jest po prostu niesłychane. Nie zapominajmy też, ile razy bany wywoływała te YouTube'owe wojny, co to już było po prostu nudne. Ja się też kiedyś spytałem bany, kiedy będzie kolejna wojna. Wiadomo, wojna to jest... To nie powinno się w ogóle nazywać wojną, zacznijmy od tego, no ale to już tak się przyjęło. Kiedy będzie kolejna wojna? No ja oczywiście zostałem zablokowany. Jak widziałem, ten film też będzie takie rzeczy pokazywał. Kto blokuje ludzi, którzy mają własne opinie, czy mają jakieś własne zdanie, niestety. Gimper. I o Gimperze powiem wam po prostu wprost. Okej? Wprost. Zostałem zablokowany od razu, mówię wam. Dlaczego? Ja uważam, że osoba mająca, kurde mać, taką grzywkę, mająca taki wygląd, mówiąca o wielu rzeczach, o których nie ma pojęcia, bo o wielu rzeczach mniej więcej coś w stylu Roya. Nie obrażając Roya, bo Roy jest spoko, tylko że wiadomo, jaki jest Roy. On po prostu nie ma o niektórych rzeczach pojęcia, a mówi o tym, bo co tam przeczytał na Wikipedii, wiadomo. I on najgorsze jest to, że on potrafi przez to gadać, gadać, gadać. Ja kiedyś słyszałem o tym, jak on mówił o religii, no po prostu ja nie mogłem tego słuchać. Jak słyszę te jego wszystkie gejowskie teksty, ja słyszałem, dopóki mnie nie zablokował, bo teraz to wchodzę tylko okazjonalnie, żeby się pośmiać. Jak widzę te wszystkie jego gejowskie teksty w kierunku do tam jego kumpli, do widzów, to mnie po prostu aż bierze. Napisałem mu, że jak taka osoba jak ty może być taka sławna? Dostałem jakiś komentarz, ale dlaczego tak uważasz od kogoś innego? Bo napisałem, no bo jest ciotą. Po prostu jest ciotą. Zostałem zablokowany. No halo, panie Gimper. To pan się boi jednej osoby, która zadaje proste tak naprawdę pytanie, bo dlaczego on jest... Dlaczego on jest ten? Dlaczego on jest sławny, ludzie? Powiedzcie mi. Bo co? Bo ma... Bo wygląda jak ciota i się ludzie po prostu z niego śmieją? Bo nagrywa Lola? Dlaczego? Dlaczego ja go na przykład widziałem na panelu youtuberów? Dlaczego musiałem jego oglądać pysk obok T-Volta, który przegina z tymi filmami, to trzeba przyznać, ale to może kiedyś, jak w kolejnym odcinku Hejtu z Hudsonem. To jest dobre, Hejtu z Hudsonem, to będzie fajne, to będzie spoko. I też jeszcze, by the way, nie obrażcie się ludzie za ten film. Ja wiem, że wy możecie lubić tych ludzi, ale to jest po prostu moje zdanie, moja czysta opinia. Wy możecie też mieć takie opinie i nawet jeżeli ktoś mi napisze komentarz, że jestem chujowy, to ja się będę chciał spytać, dlaczego tak uważa. Jeżeli będzie mi spamował, to go zablokuję, to jest logiczne, ale niech przynajmniej dana osoba ma szansę się jakoś obronić. No i na przykład tutaj nocne gadanie, bla bla bla, featuring Ator, który to jest też niezły ciotas. Obejrzałem ten film chyba do połowy i powiem wam, no to jest takie pierdolenie. Jak można mówić o religii przez kurwa prawie godzinę? Jezus Maria, ja mogę tam wam też coś kiedyś o religii powiedzieć, ale tak jak mówię, kiedyś. Najbardziej mnie oczywiście rażą te wszystkie gejowskie teksty, bo ja nie lubię gejów, a on mi wygląda jak po prostu gejach. Jak gejos taki, totalny gejos. Jeszcze z tą grzywką, od której chce mi się po prostu żygać, chce zwymiotować. No, ale to... Jaka jest ogólnie wasza opinia na temat tych ludzi? Na temat takiego Gimpera? Bo wiele pewnie z was ogląda te wszystkie jego filmy i czy wy wstrzymujecie te gejowskie teksty? Ja nie mogę. Ja po prostu nie wstrzymuję gejowskich tekstów. Nie, nie, to jest ohydne. To jest... Kurwa, zaraz się pożygam. O, fuck. Prawie się pożygałem. I niestety przechodzimy do ostatniej osoby. On nie jest ciotą. On jest spoko człowiekiem. On jest dobrym człowiekiem. Jest to Witchhaven. No i tutaj już tak jak mówię, nie mówię o cipkach, nie mówię o ciotach. Tylko mówię po prostu o blokowaniu własnych opinii.
Moi drodzy, niestety Witcheyvena zhakowali, więc nie ma wszystkich jego filmów. Ja pamiętam, że Witcheyvena oglądałem od długiego czasu. Po prostu wszystkie, całego Wolfensteina, Sabotura, co on tam jeszcze nagrywał. Coś tam jeszcze było, coś. Kurwa, no już nie pamiętam nawet tych nazw, tych gier. Ale jeszcze pamiętam go za czasów Punch'ak. To był po prostu, no świetnie mi się go oglądało, świetnie mi się śmiało przy jego filmach i było po prostu cudownie. Niestety przyszedł czas na film Warto grać czy nie Mortal Kombat Complete Edition, w którym Mortal Kombat, chciałbym tutaj jeszcze przedstawić mniej więcej dowody, w którym Mortal Kombat wygląda tak. Tak, nie? Wiadomo, to jest wersja na PC. Wygląda, mi się podoba. Mi się podoba system walki, zajebisty story mode, super akcje, super X-raye, super fatalities. To mi się podoba. On porównuje to do Street Fightera. Do gówna anime. Ja niestety zbytnio anime aktualnie. Nie zdzierżam anime, ludzie, wiecie, bo ja po prostu oglądając anime kiedyś jeszcze, podobało mi się to, bo to jest wiadomo, spoko. Przerzuciłem się na seriale typu Walking Dead, typu Gra o Tron, które są zdecydowanie lepsze i ciekawsze. I ja czasami przed oczami mam widok tych wszystkich tak zwanych mango zjebów. Jak widzę w większości tych konwentów i ludzi przebranych za te niektóre osoby z mangi typu taki Naruto, to gdzie ten świat dąży? Do czego ten świat dąży? Poza tym, zauważmy jedno. Tu mamy laskę najpewniej na sterydach. Tu mamy kolesi. Tu mamy kolesi na sterydach, zauważmy. Czy tu mamy kolesi na sterydach? Nie. Tu mamy tylko i wyłącznie duże cycki. To ja wolę, żeby każda laska miała duże cycki silikonowe, niż żeby każdy facet był kurwa na sterydach. Może to jest ta piękność anime, ale no po prostu napisałem Witcheyvenowi tak, że nie powinien porównywać Street Fightera do Mortala, że dlaczego on nie używa fatalities, dlaczego nie używa kombosów, bo w swoim filmie nie użył kombosów. Narzeka, że ta gra na beginnerze jest za trudna. Przepraszam, twórcy stworzyli tą grę po to, żeby się troszkę przy niej natrudzić. To nie ma być, nawet na beginnerze, to nie ma być przejście jak, nie no, Mario było też trudne. Przejście, nie wiem, jakiegoś Call of Duty na najłatwiejszym poziomie trudności. To jest Mortal Kombat, tu trzeba troszkę się wysilić. A Witcheyven tam wymienia takie rzeczy, że ta osoba nie powinna tego robić na beginnerze, bla, bla, bla. No to mnie po prostu trochę wnerwiło. No i napisałem mu komentarz, w ogóle go nie obrażając, że nie powinien tak robić, powinien używać więcej X-rayów, powinien więcej używać kombosów. Niby Witcheyven mówi, że przeszedł tą grę na najłatwiejszym, najtrudniejszym i na tym pośrednim. No, tak. Spoko. Fajnie, nie wierzę. Ale okej. Mówi, że walki są trudne, że bla, 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 że na beginnerze, że tego nie powinni robić na beginnerze. No, tak jak mówię, powinny robić wszystko na beginnerze. Bo co, to ma być coś takiego na tym najłatwiejszym poziomie trudności, że oni będą stali jak drzewa? No chyba nie. Zostałem zablokowany. Wszedłem na moje drugie konto na YouTube, bo ja mam dwa konta. Jedno było jako te stare, pamiętacie, ten ekstremalny antychryst. I napisałem mu komentarz, że dlaczego zostałem zablokowany. To po pierwsze. Poczekajcie, może nawet to znajdę. Napisałem mu, że tam Witcheyven się strasznie zmienił, jeżeli chodzi o te stare czasy. No i że... No, że nie jest dobrze, tak? Że nie powinno tak być. I on mi... Nie tutaj? A nie, to było tutaj. Tak, później wyszedł update, w którym obrażał po prostu wszystkie osoby, które napisały jakiś negatywny komentarz w stronę jego, w stronę tego całego Mortala, że bronią, że aha, że cipki, że powinny oglądać dalej Minecrafta. No ja się poczułem lekko urażony, tak? I obrażony, bo zauważcie, ja oglądałem Witcheyvena od dłuższego czasu. Ja go strasznie lubiłem. Napisałem tylko i wyłącznie swoją opinię, za co zostałem zablokowany. No, tam mój komentarz. I tam wiadomo, napisałem mu bla bla bla,
że się zmienił nie do poznania, wyjdź, zamknij, jeżeli ktoś cię blokuje, znaczy, że nie ma powodu, nie chce cię mieć na swoim profilu, uszanuj to. Nie pierdol, że kogoś oglądasz, bo gówno oglądasz. No oczywiście, przez parę lat go oglądałem, nie? Wpierdalam się na profile, jak chami, pluję się. Kasuję komentarze, których nigdy nie było, były komentarze. Wyjdź, bla, bla, bla. Napisałem mu później na Facebooku, bo miałem go w znajomych na Facebooku. Opisałem mu oczywiście całą sytuację. I napisałem mu, że szkoda, że moja przygoda z jego kanałem tak się kończy. Dowiedziałem się później, że wkurwiałem go takie komentarze jak moje, czyli komentarz z opinią, bez żadnego przekleństwa, bez żadnego powiedzenia jesteś chujowy, jesteś kurwa cfelem. Jakbym napisał coś takiego, okej, ja to rozumiem, możesz mnie kurwa blokować. Ale jeżeli ja piszę własną opinię, no to halo. Dlaczego jestem blokowany? Nie rozumiem. Jeżeli Witchaven tak traktuje swój... Ja dalej będę oglądał Witchavena, przynajmniej częściowo, ale jeżeli Witchaven tak traktuje swoich widzów, no to ja po prostu się boję o YouTube za parę lat. Bo jeżeli każda opinia będzie blokowana, to na YouTubie będziemy mieli samych ludzi typu podoba mi się twój film jest strasznie fajny, lubię twój głos, nie wiem... Boom headshot, wow, to jest zajebiste. Na wszystkich kanałach będzie to samo. Będą tylko pozytywne komentarze, a wszystkie negatywne będą usuwane. Chociaż mój w ogóle nie był kurwa negatywny, więc ja nie wiem, za co ja zostałem zablokowany. I to mnie najbardziej boli, bo jak ten, jak Kicałka mnie zablokowała, miałem wyjebane, bo i takiej nie oglądałem. Boże, załączyłem. Jak zablokował mnie Gimper, miałem wyjebane. Jak zablokował mnie Shite, miałem wyjebane. Ale jak zablokował mi Witchaven, to postanowiłem po prostu, że muszę zrobić jakiś film. Muszę ponarzekać trochę. No i właśnie narzekam. Bo naprawdę, no po tym filmie czułem się lekko urażony, tak? Po tym, jak mnie zablokował, czułem się lekko urażony. Bo jednak oglądałem go przez wiele lat. Przez jakiś czas był też moim takim w sumie idolem. Więc no... Stwierdziłem, że szkoda. Szkoda. Że aktualnie, że tak to się musi zakończyć. No i powiedziałem mu, że tylko się boję o ten przyszły YouTube. No, tam napisałem, nie chcę tam brać tych wiadomości z Facebooka, bo po pierwsze bym musiał wyjść na mojego prywatnego Facebooka. Mogłem przygotować te wiadomości, ale mi się nie chce, a też nie chcę was w sumie tym zanudzać. Ale tak jak mówię, w moim komentarzu nie było nic negatywnego. Była to po prostu zwykła opinia, że widziałem wiele filmów ze Street Fightera, grałem w Mortal Kombata i nie powinien on po prostu tego porównywać, bo to są dwie praktycznie zupełnie inne gry. I jeżeli woli bardziej postacie anime na sterydach, no to okej, spoko. No i oczywiście dostałem bloka i powiem wam jedno. Aktualnie jedyną dobrą osobą z tych większych youtuberów, okej? Nie obrażajcie się. Dobrą osobą z tych większych youtuberów, jedyną najlepszą, którą oglądam regularnie, jest Wonzaj, czyli Maciej Makuła. Każdy jego stream, przynajmniej większość jego streamów oglądam. Nie ma czegoś takiego, że byłbym blokowany za wyrażanie własnej opinii, bo czasami nawet tam piszę na tym streamie jakąś tam opinię na danej grze, bla, 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 bla. I on się tam na przykład ustosunkowuje do tego, mówi co. I jest spoko. Wiadomo, jeżeli mu napiszecie, jak gra w StarCrafta czy w FTL-a, że jest chujowy w tym, to będziecie mieli bloka. No bo wiadomo, jak ktoś jest wkurwiony, to wszystko zrobi. Ale na pewno nie będziecie mieli coś takiego, że zostaniecie zablokowani za własną opinię. I tak jak mówię, ja osobiście boję się o YouTube za tam parę miesięcy, parę lat, gdzie każdy komentarz z opinią, ale bardziej w stronę, że nie powinieneś czegoś ty robić, a nie, że opinia, że lubię tą grę, fajnie, bardzo fajna mi się podoba, tylko że na przykład... Wydaje mi się, że źle oceniłeś tą grę, bla, bla, bla. Że każdy tego typu komentarz będzie blokowany i będziecie wyblokowani. Raczej będzie usuwany komentarz i wy będziecie blokowani. Tak jak mówię, boję się o to. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie waszych uczuć względem, nie wiem, tam niektórych youtuberów nie uraziłem. Tak jak mówię, Witchavena ja dalej szanuję. Dalej go będę oglądał, tylko po prostu nie rozumiem, za co dostałem bloka. Niestety odpowiedzi też za to nie dostałem. Nie wiem, czy Witchaven... O co mu po prostu chodzi? Nie wiem. Nie wiem. Jakbym mu napisał, że jest chujowy, no to okej, rozumiem. Ale napisałem mu zwykłą opinię i zostałem brutalnie potraktowany. A szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Więc to tyle.
Ja Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będą jakieś komentarze. Mam nadzieję, że mnie jakoś specjalnie nie zjedziecie, bo nie zapominajcie, to jest moja opinia. Tylko o Gimperze w sumie powiedziałem, że jest ciotą, gejuszkiem, ale no tak sądzę. No, sorki, ale jeżeli ktoś mi wychodzi z gejowskim tekstem i wygląda tak jak Gimper, no to ja się pytam, gdzie ten YouTube zmierza? Dlaczego on jest sławny? Dlaczego on jest znany? Takie rzeczy, takie pytania normalnie egzystencjalne, ontologiczne, można by wręcz powiedzieć. Kurwa. Nie, to nie były takie pytania. Sorry. No to tyle. Tyle, czas zakończyć ten film. Ja postaram się coś tam wrzucić, wiadomo, i tak mnie nie oglądacie i chuj, ale postaram się coś tam jeszcze nagrać. No i to tyle. Ja wam dziękuję za wysłuchanie tego filmu. Ustosunkujcie się jakoś do tego, wiecie. Jeżeli wam się nie podoba moje zdanie, napiszcie o tym. Nie musicie pisać oczywiście, jesteś zjebany, bla bla bla, chciałbyś wyglądać jak Gimper, chciałbyś, żeby Gimper cię ruchał w dupę. Bo nie chciałbym. Ja wolę chodzić przy ścianie, dupą do ściany oczywiście. Ale tak jak mówię, ustosunkujcie się do tego filmu, pokażcie, że wy nie jesteście tą masą, że wy się też obawiacie o YouTube. Czy wy w ogóle, takie pytanie u tych większych YouTuberów, czy wy w ogóle piszecie jakieś komentarze, opiniotwórcze jakieś? Czy wy dajecie jakąś opinię na dany film, czy po prostu siedzicie i oglądacie jakiś film? Bo mi się wydaje, że lepiej chyba siedzieć i oglądać ten film, niż pisać jakiekolwiek komentarze, bo u tych większych YouTuberów możecie zostać automatycznie zablokowani. Ale to tyle. Ja wam dziękuję. Nie powiem, że mam nadzieję, że się podobało, bo to ma tylko dać do myślenia. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.